Na jednej z poprzednich sesji radni miejscy podjęli uchwałę o przyznaniu bolserskiemu chówcowi Związku Harcerstwa Polskiego imienia Szarych Szeregów honorowego tytułu Zasłużony dla miasta Bolesławca. Przed dzisiejszą sesją uroczyście ten tytuł wręczono. W związku z podjęciem przez Radę Miasta uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Bolesławiec chówcowi ZHP imienia Szarych Szeregów z siedzibą w Bolesławcu, proszę o wystąpienie komendantkę chówca, panią Joannę Sawicką oraz prezydenta miasta Bolesławiec. Przystąpimy do wręczenia akt nadania tytułu. Bardzo proszę. Dziękuję i cieszę się bardzo, że w Bolesławcu mamy takich ludzi, którzy przez tyle lat promują to harcerstwo, zachęcają kolejne pokolenia do tego, żeby żyć zgodnie z prawem harcerskim, życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego. No i zdrowia oczywiście, żeby dalej służyło. Wszystkiego dobrego. To, co się dzieje w chówcu, jest zasługą ludzi, którzy od wielu lat dobrowolnie i społecznie pracują. Tych, którzy może nie tyle poświęcają swój czas, ja nie lubię tego sformułowania poświęcać się dla czegoś, ponieważ sugerowałoby to jakąś ciężką, trudną i pełną wyrzeczeń pracę. My robimy to, co lubimy, to, co sprawia nam satysfakcję. Znajdujemy dlatego odbiorców. I w ostatnich czasach przybywa nam chętnych do pracy. Komendantka chówca przedstawiła też zespół swoich najbliższych współpracowników, którzy razem są sprawcami tego wszystkiego, co zostało docenione przez miejski samorząd. To, że dzisiaj mogę odbierać taką ważną, prestiżową nagrodę, zawdzięczam swojemu poprzednikowi Zdzisławowi, który siedzi tutaj razem z nami i wszyscy go bardzo dobrze znamy, ale chciałabym też przedstawić członków komendy chówca, którzy siedzą tam w kolejnych rzędach jako goście. Skarbniczkę naszego chówca Barbarę Chrościak, która jest jedyną pracowniczką etatową naszego chówca, zajmuje się pieniędzmi, a tego, jak wiadomo, nie można powierzać amatorom. Retman, nasz szef odwodniaków Dariusz Rataj, który od lat również zajmuje się wychowaniem żeglarskim. No i ten, który ma moc mnie kontrolowania, Krzysztof Rajczakowski, szef naszej komisji rewizyjnej. Radni i prezydent Bolesławca złożyli podziękowania na ręce wieloletniego prezesa spółdzielni mieszkaniowej Bolesławianka, który odszedł na emeryturę. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować za te lata, które poświęcił na niwie kierowania jedną z najlepszych spółdzielni mieszkaniowych na Dolnym Śląsku, bardzo wysoko nagradzanej też w wielu miejscach. I za to serdecznie, Piotrze, ci dziękuję, ale też dziękuję za bardzo wiele informacji, które otrzymałem od pana Piotra na temat historii najnowszej Bolesławca. Z tym budynkiem jestem związany od najwcześniejszych lat, bo tu przychodziłem na lekcję ekonomiki do pana Stanisława Kalaka, który był przewodniczącym, wtedy to się nazywało, Miejskiej Rady Narodowej i nieraz nie miał czasu, żeby przyjść na lekcję do Technikum Górniczego. Później tutaj była siedziba druga spółdzielni mieszkaniowej Bolesławianka. Siedziba była w pokoju teraz Rady Miasta. Do 1968 roku. Następnie, jako już przewodniczący zarządu powiatowego ZMS, robiliśmy kawiarnię młodzieżową pod Złotym Aniołem i obecną salę ślubów w ratuszu. Młodzież to robiła. Wtedy też myśleliśmy o połączeniu kawiarni pod Złotym Aniołem z ratuszem, bo jest przejście pod ziemią. Ostatnim momentem, który wiązał Piotra Hetela z ratuszem, było zaś pełnienie mandatu radnego odnowionego samorządu. Bardzo miłym i budującym momentem było też uhonorowanie obywatelskiej postawy dwóch młodych Bolesławian. Chcielibyśmy wam bardzo, ale to bardzo podziękować, bo stanowicie wzór dla innych, jak należy postępować w takich sytuacjach, które nie powinny się zdarzać, ale niestety się wciąż zdarzają. W imieniu mieszkańców Bolesławca i swoim własnym chcę podziękować i złożyć wyrazy uznania za odwagę w ratowaniu ludzkiego życia.
Wasza postawa jest wzorem dla wszystkich, którym nieobojętne jest życie i zdrowie drugiego człowieka. Tymoteusz Górski i Kacper Warężak jako pierwsi zareagowali na sytuację sprzed 3 tygodni, gdy pod szkołą na ulicy Bankowej dorosły mężczyzna zaatakował 7-letniego chłopca. Dzięki nim i innym przechodniom chłopiec wyszedł z tego bez szwanku.